Dziś odpowiadam na kolejny komentarz i opowiem o największych gettach w Polsce w okresie II wojny światowej. Zaznaczam, starałem się posegregować getta pod kątem liczby ludności przebywającej w danej dzielnicy. Getto radomskie, dwie zamknięte dzielnice żydowskie w Radomiu, powołane przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej w celu koncentracji, eksploatacji i eksterminacji żydowskich mieszkańców miasta. Jedno z największych obok kieleckiego i częstochowskiego gett, w dystrykcie radomskim. W różnym rozmiarze i charakterze funkcjonowało od wiosny 1941 do lata 1944 roku. Z powodu chorób, głodu i niemieckiej przemocy zmarło w nim kilka tysięcy osób. Prawie 30 tysięcy Żydów z Radomia i innych miejscowości osadzonych w getcie zginęło w Treblince. Wojnę przeżyło kilkuset radomskich Żydów, lecz większość z nich opuściła później miasto. W 1942 roku Niemcy przeprowadzili akcję przeciw przedwojennym działaczom lewicowym. Celem terroru stali się byli dział i sympatycy buntu po Sion, Lewicy oraz Komunistycznej Partii Polski. Okupanci rozstrzeliwali podejrzanych, często osoby zupełnie niezwiązane z polityką, które z osobą poszukiwaną wspólne miały tylko nazwisko. Żydzi zatrzymani bez przepustki poza dzielnicą wydzieloną, nakryci na nienoszeniu opaski, nielegalnym handlu lub zawyżaniu cen towarów i usług byli skazywani na karę śmierci lub deportację do obozu. Wyrok orzekł policyjny sąd doraźny przy miejscowym urzędzie komendanta Policji Bezpieczeństwa getto lubelskie. Getto utworzone przez niemiecką administrację okupowanej Polski w 1941 roku w Lublinie. Zamieszkiwali je większości Żydzi, chociaż przebywali tam także Romowie. Było jednym z pierwszych gett zlikwidowanych w 1942 roku podczas akcji Reinhardt. Wypędzenia i gettoizacja w marcu 1941 roku rozpoczęły się, gdy wynikła potrzeba osiedlania żołnierzy Wehrmachtu, przygotowując się do ataku na Związek Radziecki w pobliżu linii demokracyjnej rozdzielczości Obszary okupowanej Polski. Po likwidacji mieszkańców lubelskiego getta niemieckie władze okupacyjne przeprowadziły rozbiórkę budynków na jego obszarze siłami więźniów z Majdanka, wliczając w to pobliską wioskę Wieniawę oraz Podzamcze. Wysadzono w powietrze synagogę Maharama, zbudowaną w XVII wieku jako hołd dla Meir Lublin. W ten sposób naziści na zawsze wymazali z historii kilka wieków kultury społeczeństwa żydowskiego w Lublinie, a jeszcze w 1939 roku Żydzi stanowili jedną trzecią mieszkańców tego miasta. Getto w Częstochowie. Getto żydowskie utworzone 9 kwietnia 1941 roku. Żydzi z Getta pracowali w przemyśle zbrojeniowym głównie w budynku przy ulicy Krótkiej 16. Mieszkańcy małego Getta pracowali w fabrykach przemysłu zbrojeniowego Hasag oraz w warsztatach rzemieślniczych. Obozy Hasagu wyzwalano 17 stycznia 1945 roku. Ocalało z nich 5200 Żydów, w tym 1518 Częstochowian. 24 maja 1966 roku wówczas. RFN zakończył się wydaniem wyroku do żywocia proces kapitana Paula Degenharta, oskarżonego o wielokrotne morderstwa na terenie getta w Częstochowie. Getto w Białym Stoku zostało utworzone 26 lipca 1941 roku dla ponad 40 tysięcy Żydów z Białego Stoku i okolic, a zlikwidowane ostatecznie w dniach 16-20 sierpnia 1943 roku. Getto było otoczone około 3-metrowym ogrodzeniem zakończonym drutem kolczastym. Główna brama do dzielnicy Żydowskiej znajdowała się przy ulicy Kupieckiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Lipową. Pozostałe bramy znajdowały się przy ulicy Jurowieckiej 4 oraz na rogu ulicy Fabrycznej i placu Wyzwolenia. Kto pochodzi z Białego Stoku, pewnie ulicę skojarzy. W 1942 roku w Getcie białostockim powstała antyfaszystowska organizacja bojowa. W 1943 roku Niemcy przystąpili do likwidacji Getta, zamordowali na miejscu 800 osób, a do obozów Treblince wywieźli. 10 tysięcy osób. W nocy z 15 na 16 sierpnia 1946 roku, podczas ostatecznej likwidacji Getta białostockiego wybuchło powstanie. Bojownikom żydowskim nie udało się zrealizować planu przedostania się wraz z dużą grupą mieszkańców do Puszczy Nyszyńskiej. Większość z nich zginęła w czasie walki, pozostałych przy życiu Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Po likwidacji Getta białostockiego jego teren był miejscem koncentracji ludności polskiej wysiedlonej z Białowieży. Getto Tarnowskie. Getto dla ludności żydowskiej istniejące w... Tarnowie w latach 1942-1943. 9 listopada 1939 roku Niemcy zdewastowali i spalili wszystkie domy modlitw, w tym największe synagogi w mieście. W 1941 roku rozpoczęto przymusowe koncentrowanie ludności żydowskiej z okolicznych wsi i miasteczek w Tarnowie. Wskutek tego jej liczba wzrosła w mieście ze 25 tysięcy do 40 tysięcy osób. 19 czerwca 1942 roku w Tarnowie na mocy zarządzania Landrata Kipke, Utworzono ogrodzone getto, którego komendantem został Oskar Blanche. Dzielnica żydowska została otoczona. Nastąpiły ostatnie wywózki i mordy. Getto w Wilnie. Żydowskie getto istniejące w Wilnie w latach 41-43 Po zajęciu 24 czerwca 1941 roku Wilna przez Wehrmacht powołano Judenrat, na czele którego stanął Szul Trocki. Do początku września w masowych egzekucjach na terenie lasu Ponarskiego zamordowano około 18 tysięcy wileńskich Żydów. Powstanie getta oficjalnie ogłoszono 6 września 1941 roku. Objęło ono teren tzw. dzielnicy żydowskiej położonej na zachód od ratusza ograniczonej ulicami Wielką, Niemiecką i Dominikańską. Oblicza się, że na początku 1942 roku w getcie mieszkało legalnie 12 tysięcy osób, a niezgodnie z przepisami w ukryciu 8 tysięcy osób. 1 stycznia 1942 roku powstała żydowska organizacja partyzancka, która przygotowywała wybuch antyniemieckiego powstania w getcie. Gdy okazało się, że do niego nie dojdzie, części partyzantów udało się wydostać z miasta i przedrzeć do okolicznych lasów. Getto Krakowskie. Getto dla ludności żydowskiej w Krakowie, utworzone w marcu 1941 roku przez niemieckie władze okupacyjne w dzielnicy Podgórze. Przed II wojną światową Kraków zamieszkiwało około 68 tysięcy Żydów, jednak większość Żydów została zmuszona do opuszczenia miasta w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej. W Getcie znalazło się ponad 15 tysięcy osób. Ta liczba wzrosła później do 20 tysięcy osób w związku z przesiedleniami do gett Żydów z okolicznych miejscowości. W 1942 roku Niemcy przeprowadzili w Getcie. Dwie akcje deportacyjne, a jego powierzchnia została zmniejszona. Zostało ono zlikwidowane w marcu 1943 roku. Ghetto Lwowskie, getto dla ludności żydowskiej w Lwowie zorganizowane przez okupacyjne władze hitlerowskie w czasie II wojny światowej. Właściwa historia Getta Lwowskiego zaczyna się 18 września 1941 roku, gdy gubernator galicyjski Karl Lasz wydał decyzję o utworzeniu dzielnicy żydowskiej w północnej części miasta na zniesieniu. Na początku września 1942 roku Niemcy dokonali pokazowego zabójstwa przewodniczącego Judenratu oraz kilku innych jego członków. Ciała powieszonych wystawione były przez kilka dni na widok publiczny. W styczniu 1943 roku podjęto decyzję o przekształceniu dzielnicy w obóz pracy i poddaniu jej pod zarząd SS. Ostateczna likwidacja gett dokonała się w dniu 1-16 czerwca 1943 roku, gdy pozostałych przeżyciu mieszkańców wywieziono do obozów koncentracyjnych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W trakcie likwidacji getta doszło do trwającego dwa tygodnie powstania pozostałej przeżyciu ludności żydowskiej. Getto łódzkie, getto żydowskie istniejące w okupowanej przez Niemców Łodzi, pierwsze w pełni odizolowane od reszty miasta getto na obszarze okupowanej Polski, największe po warszawskim i jedyne, które przetrwało prawie do końca okupacji niemieckiej na ziemiach Polski. Początkowo komunikacja piesza i drogowa pomiędzy wszystkimi tymi częściami getto odbywała się poprzez bramy, otwierane co jakiś czas pod kontrolą strażników niemieckich mających do pomocy policję żydowską, ale już w drugiej połowie 1940 roku powstały trzy piesze kładki w okresie funkcjonowania getta. Ta z głodu i chorób zmarło około 40 tysięcy więźniów. Byli oni chowani na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej położonym w obszarze getta. W przeciwieństwie do wielu innych gett w Polsce Niemcy nie zdążyli gruntownie zniszczyć zabudowy tego getta, choć mieli to w planie. W okresie od grudnia 1942 do końca okupacji niemieckiej w Łodzi w południowo-wschodniej części getta przy murze cmentarza żydowskiego funkcjonował obóz prewencyjny dla dzieci polskich Policji Bezpieczeństwa w Łodzi. Getto warszawskie, getto dla ludności żydowskiej utworzone przez władze niemieckie w Warszawie 2 października 1940 roku, a zamknięte i odizolowane od reszty miasta 16 listopada tego samego roku, było największym gettem w generalnym gubernatorstwie i całej okupowanej Europie. W kwietniu 1941 roku w obrębie murów dzielnicy żydowskiej znajdowało się około 450 tysięcy osób. W wyniku tak zwanej wielkiej akcji wysiedleńczej od 22 maja do 21 września 1942 roku około 75% mieszkańców getta zostało wywiezionych i zamordowanych w obozie zakłady w Treblince. W sierpniu 1942 roku południowa część getta została włączona do aryjskiej części miasta. W części północnej pozostało około 60 tysięcy Żydów. Większość z nich pracowała w działających w getcie niemieckich zakładach produkcyjnych. Getto zostało zlikwidowane po powstaniu w maju 1943 roku. Po wywiezieniu pozostałych przy życiu mieszkańców do Treblinki oraz obozów w dystrykcie lubelskim. Zabudowa dzielnicy żydowskiej została na rozkaz Niemców zburzona. Łączna liczba ofiar Getta Warszawskiego szacowana jest na około 400 tysięcy osób, z czego około 92 tysiące zginęła lub zmarła w Warszawie, około 300 tysięcy w obozie Zagłady w Treblince i w trakcie dwóch akcji wysiedleńczych. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zaglądajcie koniecznie na światową historię i drama TV. Trzymajcie się. Cześć.